Rosja uderza na Kijów. W dzielnicy Trojeszczyna wybuchł pożar. Ukraina, rosyjskie uderzenie na Kijów, pożar w dzielnicy Trojeszczyna, słychać było wybuchy. W wyniku wrogiego ostrzału doszło do pożaru w dzielnicy Trojeszczyna w Kijowie, pisze Ukraińska Prawda. Rano w niedzielę słychać było wybuchy. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i nagrania, na których widać pożar, dodaje serwis. Bezmyślne i bezwzględne uderzenie w dzielnicę mieszkalną Trojeszczyna w Kijowie, napisał w niedzielę przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Za wszystko odpowiecie, dodał. Heraszczenko opublikował w komunikatorze telegramy nagranie, na którym widać czarny dym unoszący się nad blokami mieszkalnymi. Sądząc ze zdjęć pocisk nie trafił w budynek, lecz w podwórko, wskazuje ukraińska prawda. Według kijowskich władz zapaliło się kilka samochodów. Przedstawiciel MSW Adym Denysenko poinformował, że przyczyną pożaru był odłamek rakiety wystrzelonej w Kijów z Białorusi, którą zestrzeliła strona ukraińska, podała agencja Interfax Ukraina.